Chciałem opowiedzieć o projekcie, który w zasadzie już od ponad roku ciągnę, mianowicie w fazowaniu różnych projektów open source. Generalnie powinniście mnie znać, gdyż jestem tu już trzeci raz. W 2015 mówiłem o routerach Soho i o podatnościach w nich, które udało mi się znaleźć. W 2016 właśnie zaczynałem ten projekt i opowiadałem, powiedzmy, jak podejść do tego procesu. Natomiast teraz takie, powiedzmy, no quasi podsumowanie, gdyż jeszcze go nie skończyłem, cały czas to robię, bo cały czas są błędy. Więc no trudno, dopóki nie wyeliminujemy ich wszystkich, no to tak, będziemy to robić. Pracuję w CERT Polska, tak jak pozostałych dwóch moich kolegów, którzy prezentowali wcześniej, zajmujemy się różnymi rzeczami. Tak jak też koledzy mówili, rekrutujemy, więc jeżeli ktoś chce robić różne dziwne rzeczy, no to zapraszam. Maile są podane. Poza tym prowadzę w czasie prywatnym bloga, trochę tweetuję, ale nie ma szału, więc tak jakby Twitter nie jest moim tak źródłem kontaktu ze światem. O czym chcę powiedzieć? Generalnie dlaczego to wszystko tak? No bo tak, to jakby ciężko jest zrozumieć, tak, dostawałem takie pytania, pamiętam między innymi też od Michała, że po co to robimy, dlaczego, jaką mamy z tego korzyść, jako powiedzmy mój zespół, moja firma, tego typu rzeczy. Powiem zaraz dlaczego. Trochę statystyk, trochę czego się nauczyłem, bo to nie jest takie oczywiste. Niektóre rzeczy wychodzą właśnie w praniu. Przede wszystkim ważny tutaj taki miękki, to jest nowość moich slajdów, bo zawsze starałem się robić techniczne slajdy, miękka część, jak pracować z deweloperami, gdyż to nie jest takie oczywiste i zgłaszanie błędów często tak jakby, no, trzeba to robić dobrze. To nie jest, tego trzeba się nauczyć. No i oczywiście część techniczna, czyli co udało się znaleźć z ciekawszych przypadków, bo żeby opowiedzieć o wszystkim, to bym musiał siedzieć tutaj 3 dni i wy byście nie wytrzymali, ja pewnie też. Więc tak, dlaczego? Przede wszystkim tak, jak większość rzeczy, bo można. Nikt tego prawie nie robił, kiedy to zaczynałem, to jest końcówka września 2016 roku, więc tak jakby podejście deweloperów w tym momencie się zmienia, natomiast no wtedy było to, mimo że to było tylko rok temu, to jednak to wyglądało nieco inaczej niż teraz. W pracy czy prywatnie moje rozwiązania wykorzystują komponenty open source, więc automatycznie bezpieczeństwo, tak jakby tych klocków, z których się składają te rozwiązania, tak są, tak jakby te rozwiązania też są bezpieczniejsze, więc to jest sytuacja win-win. No, deweloperzy najczęściej są funkcjonalni, tak jak pokazywał MSM, nawet w przypadku e-commerce, tak, rzadko to jest, że tak powiem, tworzone z myślą o bezpieczeństwie, często są to copy-pasty ze stacka i nie tylko, więc też warto byłoby by coś takiego zrobić, chociażby żeby to bezpieczeństwo poprawić. No i tak jakby mało osób psuje kod. Zdecydowanie za mało osób psuje kod. Trzeba to robić, tak jak pokazywał MSM, bo faktycznie wychodzą różne kwiatki, często bardzo dziwne. Tak? Dlaczego ta technika? Jest bardzo efektywna, tak? Sobie świetnie radzi ze znajdowaniem nowych ścieżek w kodzie. Tak, są bardzo solidne rozwiązania open source, jest AFL Michała Zalewskiego, LeapFuzzer. Wszystkie się łączą z tak jakby częściami LLVM-a, address sanitizerem, memory sanitizerem i nie tylko, więc tak jakby to są, znaczy bardzo ułatwia pracę, tak? To nie jest, w zasadzie to można powiedzieć, że ten projekt, od kiedy go zacząłem, to poza użeraniem się z deweloperami, to jest dla mnie sama przyjemność, tak? Mimo że musiałem napisać sporo kodu, zautomatyzować różne rzeczy, to jednak mimo wszystko, tak, to wszystko, tak, nazwijmy to tak, stoi na ramionach gigantów, więc jest to fajne. Jest to szybkie, tak? Jestem w stanie uzyskać, zaraz pokażę ile wykonań, przez fajny okres czasu i prosto się skaluje. Wystarczy dokładać serwery, no i to działa, tak? Natomiast problem jest jeden, jest niski próg wejścia, ale żeby to robić tak na skalę naprawdę fajną, to ciężko jest w ogóle tak jakby no, wypracować pewne rzeczy, trzeba cały czas się uczyć. Statystyki. 44 projekty, to są między innymi, tak jakby generalnie starałem się wybierać projekty, które po pierwsze duży jest impact w przypadku znalezienia jakiejś luki. Druga sprawa jest taka, te projekty, których ja używam w swoich rozwiązaniach, w pracy i nie tylko.
Udało się znaleźć 361 bugów, 323 zostały poprawione. Natomiast niepokojące jest to, że w połowie projektów, równo w połowie, bo akurat tak się złożyło, znaleziono więcej niż jeden błąd. Więc to świadczy o tym, że naprawdę nie jest dobrze. 101 CV-ek zebrałem, stan na wczoraj, gdyż wczoraj wpadły mi dwie. O, zjadłem literkę. Najszybciej znaleziona luka, 2 sekundy, use after free wiarze. Najdłużej szukana luka, bardzo ciekawa, później o niej powiem, to około 879 godzin. Mówię około, bo dokładnie nie jestem w stanie oszacować ile tego. Natomiast 16 serwerów w projekcie, 7 fizycznych, 9 VPS-ów. To nie były jakieś super hiper VPS-y na Azure. Korzystałem tutaj kryptoreklama za ruby. Więc za 4 zł netto miesięcznie można mieć całkiem fajną moc obliczeniową, 20 giga SSD i 1 GB RAM-u. Tam widziałem, że niektórzy wyglądają, bo nisko na slajdzie są niektóre teksty czy schematy będą, to proponuję włączyć streama. Na streamie będzie wszystko widać i po prostu slajdy. To jest bardzo dobre rozwiązanie. Rok temu to testowałem, teraz też widzę, że niektórzy oglądają streama zamiast patrzeć na slajdy i całkiem to się sprawdza. Tak, top 6 dziurawych projektów. Generalnie najbardziej dziurawy jest TCP Dump, przynajmniej był. Tak, ponad miliard wykonań. Faktycznie to jest szybka binarka. Tutaj inputem były pick-upy. Pick-upy z różnym ruchem sieciowym, gdyż nie każdy wie, ale TCP Dump poza zbieraniem ruchu może też ten ruch analizować. Ma wbudowaną, że tak powiem, wbudowane masę parserów różnych dziwnych protokołów sieciowych na różnych poziomach ISO-OSI, więc to jest fajne. To jest fajne. Drugim, słucham? Okej, to nie było pytania. Drugim projektem jest GoStrip. Nie wiem, czy ktoś kojarzy GoStrip, to wie do czego służy. Generalnie to jest bardzo koblasty projekt, gdyż on może być używany jako parser do PDF-ów, dokumentów PostScript, może jest z tego co wiem używany jako jakiś element właśnie renderujący w drukarkach, osadzona wersja, więc też całkiem fajny impact. Słucham? Okej, no to proszę nie się o kłopoty generalnie. Kolejny projekt to jest LibAV. Jakby ktoś nie wiedział, to jest fork FFmpeg, który w 2010 albo 2012 roku tam się rozdzieliło, że FFmpeg poszedł jedną ścieżką, LibAV drugą ścieżką. Radar, o kurczę, nie poprawiłem. Z radara mam 18 CV, więc powinien podskoczyć, bo te dwie co dostałem wczoraj. Jarę to powinniście znać, jeżeli macie jakieś pudełka w firmie czy nie tylko, to na pewno Jarę znacie. Ale Jara o tyle dobrego wiarze jest to, że jest szybka, jest bardzo responsywna. W zasadzie te błędy, podobnie jak w radarze, te błędy są łatane momentalnie i dzięki temu można zacząć kolejną iterację fazowania. I kolejny projekt to są wyrażenia regularne PCR2 perlowe. Też bardzo fajny projekt. No, tutaj widać wyraźnie, które targety są szybkie, które nie. W przypadku szybkich targetów to są właśnie jakieś parsery tekstowe, no to tak nawet do 4 miliardów prawie dochodzi liczba wykonań przez ten rok uzyskanych. Natomiast w przypadku wolniejszych projektów takich jak GoStrip jedynie 80 milionów, ale mimo tego udało się tak znaleźć 18 różnych błędów, które, że tak powiem, zostały zaakceptowane do CV-ki. Właśnie mogło dziwić to, że tutaj jest tego tak dużo. Jak, bo to są, no tutaj LibAV się 22 tysiące, to jednak jest dużo kraszy. Natomiast schemat, znaczy ogólnie brałem to, statystyki są statystykami głównie za FL-a, więc po prostu tak przeczytajmy, co ma autor na myśli, tak implementując feature unikalnego crasha. Generalnie to jest tak, że jeżeli jakaś część, że tak powiem, wykonania, już nie będziemy tutaj chodzić w basic bloki, w takie rzeczy, to nie jest ważne w tym momencie. Jeżeli jakaś część wykonania delikatnie się nawet różni, to już wtedy to jest unikalny crash. Więc po prostu to powoduje, że te liczby są tak kosmiczne, natomiast rzeczywiście faktycznych crashy po odfiltrowaniu, które są istotne, no jest zdecydowanie dużo mniej. Oczywiście, tak jakby, jeżeli mówię o unikalnych crashach, to wychodzi z tego, że tak, że z tych 916 crashy, tak 40 CV-ek. Tak jakby to jest suma wszystkich znalezionych crashy podczas wszystkich iteracji fazingu. Tutaj jesteśmy. Znalezione typy podatności.
Cieszy jedna rzecz, że deweloperzy tak jakby nauczyli się, widać trend, że deweloperzy nauczyli się bronić przed po prostu przypomnieniami bufora. Gdyż takich błędów jest relatywnie mało. Widzimy, przypomnienia bufora na stosie to jest niecały procent wszystkich znalezionych błędów. Tak samo tutaj invalid write. Jako invalid write mam na myśli to, że po prostu gdzieś piszemy, nie gdzie tam trzeba, ale niekoniecznie poza bufor. Tak więc to mogą być po prostu jakieś uszkodzone wskaźniki czy takie rzeczy. Natomiast tych błędów też jest mało. Najwięcej oczywiście tak, dereferencja pustych wskaźników i odczyty poza, prawie ponad połowa błędów to są odczyty na pamięć poza buforem bądź odczytanie jakiejś pamięci, które nie powinniśmy odczytywać. Te błędy akurat w przypadku tak tej największej części, dwóch największych części tortu mogą skutkować tym, że uda nam się przełamać SLR-a i po prostu wylikować jakiś pointer i tak najzwyczajniej w świecie cała SLR i randomizowana pamięć procesu tak no niestety nie zadziała tak jak powinna. Z takich ciekawszych rzeczy to w zasadzie duży wskaźnik błędów use after free, natomiast tak jakby te błędy niekoniecznie były eksploitowalne w tym sensie, że można byłoby coś z tym zrobić fajnego. To były błędy na przykład przy zwalnianiu pamięci, tutaj powiem o takim błędzie, że gdzieś zwalnialiśmy za dużo pamięci, takie przepełnienie bufora tylko zwalnianego i po prostu w pewnym momencie zwalniając pamięć, ta pętla, która się kręciła, dotykała już zwolnionej pamięci. Tak. Generalnie, tak, zamiast robić jakieś opisy, które mają 10 slajdów, lepiej jest zawsze obrazek zrobić. No, proces fazowania generalnie sprowadza się do kilku prostych kroków, ale nieco upierdliwych, zwłaszcza te na dole. Zarządzanie korpusem i zarządzanie crashami jest niesamowicie upierdliwe i właśnie to trzeba wszystko dobrze odfiltrować, tak samo dobrze łączyć te korpusy po kolejnych iteracjach fazingu, żeby faktycznie coś fajnego osiągnąć. Natomiast tak, na początku skrapujemy sobie internet, szukamy jakichś różnych PDF-ów do kiksów, czego tam, co tam nam się podoba. Tak, które będzie po prostu targetem do niszczenia naszego programu. Tak, wyszukujemy najlepsze rzeczy, czyli to jest tak, badajemy, tak jakby to wszystko jest strzałkami przerwanymi z tego powodu, że to jest tak jakby w gruncie rzeczy jeden krok. Wszystko się zawiera w minimalizacji korpusu, natomiast z racji tego, żeby tak jakby uświadomić zagadnienia, jakie później będą poruszane, musiałem to tak rozdzielić dziwnie. Tak, badamy code coverage, czyli szukamy jak najmniejszych elementów korpusu, które docierają do największej ilości ścieżek w kodzie. No to jest logiczne, tak? To jest po prostu proste wybieranie najlepszych, że tak powiem. To jeszcze algorytm genetyczny, tak, najlepiej przystosowane osobniki. Tak, później zaczynamy fazować, czyli przepuszczamy już nasz korpus przez jakieś różne dziwne modyfikatory i ładujemy to w nasz program. I generalnie później, jak już coś znajdziemy, to zarządzamy tak crashami, czyli musimy odfiltrować duplikaty, wiadomo, unikalne, gdyż jak widać ten algorytm badania unikalności crashy jest niedoskonały, gdyż podczas tak wykonywania kodu mamy ograniczone informacje odnośnie tego, co tam się stało. I ja napisałem sobie specjalne rozwiązanie, które automatyzuje to wszystko i robi za mnie to samo, czyli po prostu zbiera korpusy, łączy je, wybiera najlepsze, gdyż pewnie bym nie wychodził z pracy od 8 do 22, jakbym to robił ręcznie. Tak, generalnie budowa korpusu jest prosta, jest udostępnionych dużo różnych zasobów w internecie, nawet Mozilla udostępnia to, czym karmi swoje fazery. Tak, najlepiej jest, jeżeli robimy to w jakiejś większej skali, czy nawet w skali własnego powiedzmy projektu, to warto po prostu budować to samemu, nie zdawać się na przypadkowe pliki z internetu, gdyż ten korpus za każdym razem, za każdą iteracją on ewoluuje. Są wyszukiwane coraz lepsze przypadki testowe, które są mniejsze, przede wszystkim chodzi o rozmiar, pod kątem mutacji tych przypadków testowych, no i oczywiście większy code coverage.
A tak, i warto robić to na poziomie formatu pliku, jeżeli mamy jakieś parsery plików, gdyż są reużywalne. Pick-upa możemy załadować do TCP Dumpa, Wiresharka, Snorta, Surikaty, do wszystkiego, co chcemy, tak? Podobnie jak z JPEG-ami czy z jakimiś innymi formatami. No JAR nie załadujemy, JAR-u, tak, no, z JAR-u jest słabo. Zarządzanie korpusem, czyli to, czego wszystko zrzucamy na komputer, na serwery, one sobie dobrze z tym radzą. Deduplikacja. Powstaje masa po prostu takich samych test case'ów, no niestety, pomiędzy iteracjami. To jest po prostu koszt tego całego procesu, z tym trzeba się pogodzić. Tak, minimalizujemy pod kątem code coverage. No to wiadomo, to co mówiłem wcześniej. Usuwanie istotnych danych z pliku w korpusie. To jest bardzo kosztowna obliczeniowa operacja, gdyż musimy za każdym razem wykonać program, sprawdzić, czy zmiana naniesiona w danym momencie tak jakby zmieniła ścieżki wykonywania kodu, porównać to z poprzednią i wtedy tak obcinać te dane i tak po kolei, aż uda nam się poobcinać wszystko. Generalnie nie polecam. Zrobiłem to kiedyś na korpusie 10 tysięcy plików, tylko już nie pamiętam, co to była za binarka, ale to bardzo długo trwało. Więc nie polecam tego. Lepiej po prostu tak jakby core korpusu, tak znaleźć mniejsze pliki i wtedy jest dużo łatwiej. Utrzymywanie lub tworzenie słowników, to zaraz o tym powiem. No i oczywiście tak, automatyzacja. Jeżeli coś możemy zwalić na serwery, zwalamy to na serwery. Tak generalnie tak. Co możemy, automatyzujemy. Ja przynajmniej wychodzę z takiej zasady i do tej pory tak ona się całkiem sprawdza. Tak jak już wcześniej mówiłem, tak, ustalenie, czy dany crash jest unikalny, jest trudne. Fuzzer w momencie tak, zaistnienia takiego stanu w programie, tak, on ma ograniczone informacje jedynie z instrumentacji kodu. Jeżeli ktoś jest fanem, to polecam sobie poczytać na przykład dokumentację IFL-a, czy dokumentację jakiegoś Sankowa, czy ogólnie LLVM-a, tam jest masa smaczków na ten temat. Tak, no najczęściej jest to przekłamane. Tak jak już mówiłem wcześniej, tak wykorzystujemy, gdzie się da, Asana, który ładnie nam pokaże, co się zepsuło, gdzie konkretnie co zostało nadpisane, wtedy jest dużo szybciej. Jak ja to robię w swoim rozwiązaniu? Robię to bardzo prosto, mianowicie korzystam z raportów Asana, a jeżeli nie mam raportów Asana, to robię to za pomocą Valgrinda. Minimalizuję tego znalezionego crasha, gdyż tak jakby no, dla jednego przypadku testowego ta operacja nie zajmuje aż tyle czasu niż dla 10 tysięcy przypadków. I tak sprawdzamy, czy już mamy takiego stack trace'a zasana w bazie, jakieś tam w bazie, nie wiem, w tablicy czy w czymś, nieważne. Jeżeli mamy, no to tak jakby no, olewamy sprawę i nie jest interesujący dla nas ten przypadek testowy. W przypadku, że przypadek testowy tak, triggeruje nam jakieś unikalne ścieżki, to tak jakby musimy określić, czym jest unikalność, bo czasami zdarza się tak, że na przykład wiele ścieżek prowadzi do jednego miejsca i na przykład różniące się nawet 10 różnych, powiedzmy tak, funkcji wywoływanych po drodze, raporty Asana, to jednak dalej to jest ten sam crash, więc musimy w jakiś sposób sobie tak ten parametr, nazwijmy to, wycyzelować, żeby faktycznie nie było za dużo tych crashy, żeby po prostu nie łapać dużo duplikatów, a jednocześnie też tak jakby uważać na to, żeby nam coś ciekawego nie umknęło. Jeżeli mamy unikalnego crasha, no to jest fajnie, zgłaszamy to albo eksploitujemy, albo sprzedajemy gdzieś. Natomiast w przypadku duplikatu, no to usuwamy plik i musimy odżałować te zmarnowane cykle CPU, których i tak marnujemy bardzo dużo. Odnośnie tak pokrycia kodu, to jest bardzo ciekawy temat. Tutaj standardem branżowym, który jest wykorzystywany zarówno przez IFL, jak i przez LeapFuzzer, jest Sanitizer Coverage. Ogólnie polecam, gdyż jest bardzo szybki, to jest lekka instrumentacja i wystarczy swój program skompilować. Tutaj akurat, jeżeli nie widać, no, nie widać tam z tyłu, to polecam w dalszym ciągu streama z takim przełącznikiem i najzwyczajniej w świecie tak. Mamy fajne raporty odnośnie tego, gdzie nasz przypadek dotknął jakich funkcji. Możemy to sobie wygenerować, możemy wygenerować raport w HTML-u i dla każdego pliku policzyć sobie procentowy code coverage w danym projekcie, to akurat jest Jara i gdzie faktycznie wpadamy. Więc to tak bardzo, bardzo, bardzo pomaga w przypadku ręcznej analizy tego, jak to się dzieje. Tak, no już
silniki mieszające teraz i psujące, czyli fazery. W zasadzie to, od kiedy mówiłem rok temu w swojej prezentacji Hot to Fast, nic się nie zmieniło. Tak, są dwaj główni gracze, AFL i Leap Fazer. AFL jest jego zaleta taka, że jest bardzo szeroko wspierane i w zasadzie powstały też, nazwijmy to, siostrzane projekty dla różnych innych języków. Możemy sobie fazować projekty Pythonowe, projekty w Go. Mam tam jeszcze, mam w Rustie chyba też, mam linki do tego. Natomiast w przypadku Leap Fazera sprawa jest nieco utrudniona, gdyż on działa na poziomie funkcji, czyli sami sobie musimy napisać tak jakby kod, który będzie nam fazował. Oczywiście pomijamy techniczne aspekty tego, czyli mieszanie, mutacje danych i feedowanie. Jedynie wystarczy zastosować proste API. Natomiast jest jedna wada tego, że jest szybki, tak, ale ma wadę, że żera olbrzymiej ilości RAMu. No mi się udało, mówiłem rok temu, chyba do 38 giga dobić, więc jest całkiem dobrze, ale jeszcze miałem trochę, więc spoko. Tak, jeżeli mamy konkretne cele do przetestowania jakieś API, to wiadomo, korzystamy z Leap Fazera. To jest akurat porównanie siostrzanych projektów z AFL-em, które tak jakby w różny sposób oceniają przydatność ścieżek w kodzie. Znaczy przydatność znalezionych ścieżek, bo generalnie już się nie chcę wgłębiać w techniczne aspekty tego, bo cały paper powstał, jak wybierać przypadki w kodzie, które tak jakby ścieżki w kodzie, którymi należy podążyć, żeby znaleźć więcej błędów. Otóż są cztery projekty, które robią to całkiem nieźle. Poprzez po prostu właśnie te ścieżki, które są rzadko dotykane, tak jakby jest fazerowi mówione, że no ty weź tam się postaraj bardziej i idź w tamte ścieżki. Generalnie tak to wygląda. Tak, zasada fuzzingu, która się nie zmieniła od roku, w zasadzie od kiedy istnieje fuzzing, tak, przede wszystkim iteracje na sekundę. Tak, nie zżeramy cykli CPU, bo i tak marnujemy ich zbyt dużo. Więc generalnie tak, fuzzing w pamięci, czyli co się wiąże z dużym zapotrzebowaniem na RAM. Nie tylko moc obliczeniowa, ale również RAM się liczy. A słowniki, tak, żeby w przypadku parsowania jakichś, w przypadku właśnie parserów tekstu, czy na przykład jak ktoś zna Jarę, czy jakieś inne no PCR też, tak, żeby generalnie fazer sam nie domyślał się tych stałych, tylko znał już pewne stałe, na przykład, że tam rula Jary to się zaczyna od znaku dolara, i że heksy w Jarze to są od znaku, od nawiasu klamrowego się zaczynają, więc to warto, żeby fazer wiedział, żeby po prostu tak sam tego nie odkrył, bo do końca świata będzie nam fazował. Właśnie zaletą jest nieco inne podejście do problemu. Czyli tak jak mówiłem, to właśnie ten slajd, to tutaj są różne tu, oczywiście te slajdy udostępnię, tak, nie trzeba robić zdjęć tych projektów. Słucham? Głośniej, dobra. Ale o co chodzi? Na przykład można... Nie, akurat do slajdów. Tak, nieco inne podejście do problemu, gdyż bardzo fajnie na przykład tutaj wykorzystanie łańcuchów Markowa do nadawania priorytetu odpowiednim przypadkom testowym. To jest właśnie to, o czym mówiłem, czyli po prostu mówimy fazerowi, ty weź się tam tymi zainteresuj, które odwiedzasz rzadko, natomiast tak zostaw te, które praktycznie cały czas wpadasz, ścieżki. Testowanie pojedynczych commitów. To jest też bardzo ciekawa sprawa. Czy poszukiwanie nowych ścieżek za pomocą tak symbolic execution? Tak, no dobra, ja sobie tak gadam, fajnie, tak, no ale w zasadzie no nie wiem, ile osób z was tak myśli, że jest w stanie to wykorzystać w swojej codziennej pracy czy w swoich projektach? No nie wiem, ręka do góry. Dobra, Michał, no ktoś jeszcze. No właśnie. Właśnie, widzicie, to jest problem. Tak, można sobie o tych fazerach gadać 3 dni, spoko, ale tak jakby... Jeżeli nie zintegrujemy tego z naszymi, powiedzmy, narzędziami czy naszym procesem wytwarzania kodu, no to jest lipa, tak? Ktoś sobie będzie fazował na gdzieś tam z boku, no okej, okay, tak? Natomiast no reszta deweloperów, powiedzmy, no albo tak, no jakiś dziwak, tak? Marnuje procesor na jakieś głupoty. Natomiast koleś z Google'a, który odpowiada za Leap Fazera, zaproponował pewne podejście do developmentu, które się nazywa fast-driven development. Generalnie to jest świeże, bo to na Usenixie w tym roku, tak, w tym roku miał prezentację i po prostu najzwyczajniej w świecie, tak, w procesie tworzenia kodu, tak, dopisujemy też fazery. A tutaj akurat są te fazery, o których mówiłem, tak, projekty siostrzane AFL-a. Więc po prostu tak piszemy testy, jeżeli piszemy w TDD oczywiście, a ile osób pisze w TDD, to tak z ciekawości, wiedziałem, że last wrong będzie.
Jedna osoba. To bardzo, 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 bardzo ten. Nawet ja zacząłem pisać w TDD, więc. Więc jak już ja zacząłem pisać, to ok. Natomiast tak dodatkowo do tego dodajemy jeden krok, piszemy do tego fazery i tak to wygląda. Czyli tak, piszemy sobie najpierw jakieś testy, tak wiadomo, najpierw czerwony, później zielony, przed napisaniem funkcji, później sobie piszemy fazery, tak, wrzucamy commita sobie, budujemy projekt w naszym, nie wiem, Jenkinsie czy gdzieś. Ostatnio jakiś było chyba RC w Jenkinsie, więc trzeba uważać z nim. Tak i puszczamy te testy. Jeżeli testy się wywalą, no to poprawiamy kod. Jeżeli testy przejdą, to fazujemy projekt. Nie wiem, tutaj akurat nie zostało powiedziane, co należy zrobić, tak kiedy zakończyć ten fazing, bo można to robić do końca świata jeden dzień dłużej. Natomiast no, to już tak jak z tymi crashami, które tak z unikalnością crash, to trzeba sobie po prostu dobrać taką ilość czasu, żeby to nie było za długo, a jednocześnie tak, żeby spełniono nasze potrzeby biznesowe. No i jeżeli już wszystko się uda, nic się nie wywali, powiedzmy przez godzinę, no to wtedy wdrażamy to na produkcję i jakoś to sobie działa. I to się tak kręci w takim fajnym kółku. Podejście, wydaje mi się, że akurat jeszcze tego nie robiłem, natomiast wydaje mi się, że narzut na napisanie fazerów i na fazing tak do korzyści jest bardzo mało, gdyż fazery są proste. Nie mam akurat tutaj jak napisać fazer w LeapFazerze, natomiast na przypadku EFL nie musimy pisać, tak, jeżeli wykorzystujemy. Nawet są już gotowe artykuły na różnych blogach, jak zautomatyzować EFL-a z Jenkinsem, więc to wszystko mamy, nie ma problemu, wystarczy tylko po prostu copy-paste i to działa. I to działa. Dobra. Robi to Google. Google powołał taką inicjatywę, która się nazywa Open Source Security chyba, jakoś fuzzing. I tak robi to w ten sam sposób, tylko po prostu z racji tego ma podobne motywacje jak ja, ale ja byłem pierwszy, bo to zostało powołane 1 grudnia, ja zacząłem gdzieś około 30 września, więc byłem pierwszy. Tak, twierdzenie, że po prostu używają dużo komponentów open source w swoich rozwiązaniach, tak one tak muszą być bezpieczne, bo jeżeli no niestety tak jakby zostanie skompromitowana jakaś prosta lipka do czegoś tam, to wtedy jak i nas stukną, to będzie słabo. I najzwyczajniej w świecie każdy może się zgłosić, mając projekt open source do takiego fazowania, dostarczyć fazery, a już później to się kółko kręci, jest to fazowane na maszynach Google'a, wysyłane są raporty do deweloperów, jest 90 dni na poprawienie, bot to weryfikuje i faktycznie to działa. Z tego co wiem ze statystyk, to jest tam tak, że mają 2000 maszyn wirtualnych i udało im się znaleźć ponad 2500 bugów. Więc całkiem nieźle i to do sierpnia, czyli od grudnia do sierpnia, czyli około 9 miesięcy, 2000 bugów. Oczywiście nie wszystkie to są bugi typu memory corruption czy coś, bardzo dużo właśnie wpada im assertion failed, bądź też takich rzeczy. Natomiast no, jest taka inicjatywa, jeżeli ktoś ma projekt open source, bądź też zamierza wrzucić feature requesta do jakiegoś projektu, który lubi, a go nie rozwija, no to jest bardzo dobry pomysł, gdyż nawet kolesie z Google sami napiszą fuzery, to akurat nie ma problemu, tylko byleby faktycznie ta platforma miała po prostu większy rozgłos, większy ten, bo na razie mało kto nie wie. Ktoś wiedział o tym wcześniej? Dobra, jedna osoba, więc no, słabe statystyki, cały czas 1-1-1. Okej, tak, teraz część miękka. Do tej pory było nudno, będzie jeszcze nudniej. Jak pracować z deweloperami? Przede wszystkim to się sprawdza też tak jakby w kontaktach z jakimiś ludźmi, że generalnie podchodzić do relacji bez oczekiwań, co druga strona, bo jednak jeżeli my myślimy tak, ok, zgłaszam ci tam jakiegoś stack buffer overflow, no i tak daję ci, nie wiem, 24 godziny, żebyś to załatał i to jeszcze zgłaszam ci rano w niedzielę, więc to jest akurat słabe. Natomiast tak jakby no, nie każdy uważa, że poprawki bezpieczeństwa są priorytetem. Tak, zwiększa się świadomość, fajnie, natomiast no, zgłaszałem takie błędy właśnie tutaj, use after free, które było eksploitowalne, buffer overflow, leżało około 180 dni w publicznej Bugzilli, więc każdy mógł sobie wejść, pobrać ten test case, tak, jeszcze był raport Asana, więc no, nie było problemu, bo wiadomo było, co się wywaliło i na przykład jakie były tam, nie wiem, rejestry procesora, czy jak wyglądała pamięć. I w zasadzie bez problemu można było sobie dopisać exploity i eksploitować zdalnie niektóre różne rzeczy.
Tak, nie każdy rozumie podatność i wagę w ten sam sposób. Tutaj akurat Jarek, który miał przede mną prezentację, zgłosił mi uwagę, bo wcześniej widział tę prezentację, żeby warto było to rozszerzyć, bo jednak to jest bardzo ważny punkt. No i tutaj mamy dwa przypadki w zasadzie. WD My Password to jest słabe połni, moim zdaniem, natomiast tutaj system D i połni, tegoroczne połni za najgorszą odpowiedź wendora utrzymującego dany projekt jest po prostu, mam o tym parę slajdów, zaraz powiem. Natomiast tak jakby też statystyki od Jarka są, że jak wygląda błąd dla zwykłego użytkownika oprogramowania. Powiedział mi tak, że 100% użytkowników nietechnicznych oleje to i się zdenerwuje, jeżeli się program wywalił, i 90% technicznych, więc tak i w zasadzie 10% może zajrzeć do tego kodu, może zgłosi, może nie zgłosi, tak, tego sekwolta, czy tam, co tam się stało. Okej, więc teraz tak, uzasadnienie połni, bo jest bardzo dobre, tak, to podsumowuje sprawę w zasadzie w dwóch zdaniach, podsumowuje sprawę, o co poszło i za co to połni zostało otrzymane. Więc jak już przeczytacie, to krzyczcie. Polecam streama, naprawdę, tam osobom z tyłu. No okej, no mniej więcej wiemy, tak? No generalnie, tutaj może słabo widać to, ale generalnie no, pewien deweloper system D wykłócał się na GitHubie, że tak, że niepotrzebnie przydzielamy CV-ki, że to są, no że tak, że CV-ka to jest jakaś tam waluta w świadku security, że po prostu my się tak tym jaramy, że o, więcej CV-ek to większy kozak i te sprawy, tak, że do każdego błędu musi być CV-ka. No więc generalnie no, niektóre odpowiedzi są nawet, można powiedzieć, śmieszne. Więc znaczy mam podejście z różnych projektów open source i na przykład deweloperzy TCP Dumpa tak do każdego jednego bugfixa tak, alokują CV-kę, później wysyłają, jeżeli się, bo CV-ki są zgłoszone prywatnie przez maila, tak, wysyłają później podsumowanie, jeżeli jest nowy release, to wysyłają podsumowanie, które CV-ki były twoje, dziękują, tak, dodają cię do kontrybutorów, tego typu rzeczy. Natomiast tutaj było tak podstawowe wykłócanie się, czy powinny być, czy nie powinny być. Tam background był taki, że jeżeli się dało zero w nazwie użytkownika, to się dostawało lokalnego roota na początku, później można było z preparowanym requestem DNS wywalić system D. Ono się co prawda restartowało automatycznie, natomiast nie zapisywało stanu, więc można było w pętli walić w to system D requestami DNS i ono się wywalało cały czas. Więc generalnie tak się zdobywa połni. Nie polecam tak obsługiwać bugzilli jakieś. Dalsza część. Tak, nie każdy łata podatności, trzeba się z tym pogodzić, tak. Czasami uzasadnienie jest takie, że gdzieś to jest opisane w dokumentacji na N tej stronie i w zasadzie no powiedzmy wbijamy się w to, co zostało założone w dokumentacji, natomiast no to jest złe, to jest ewidentnie złe, no ale że jest w dokumentacji, no to nikt tego nie wykorzystał bez dokumentacji, tak? Czy nierealistyczne test case, według deweloperów, to czasami po prostu jest, że błąd jest po prostu invalid, gdyż no tak, nikt tak nie zrobi. Gdyż nikt nie napisze takiej reguły Jara na przykład, chociaż z Jarą to akurat jest dobrze, ale powiedzmy, że nikt nie będzie chciał w regule Jara napisać czegoś takiego. To akurat a propos Jary, to właśnie use after free było takie, raz, że było porównanie dwóch wartości MD5 testowanej binarki i to powodowało use after free, więc to ciekawa sprawa. Natomiast tak, to się zmienia, to cały czas się zmienia i na lepsze, że tak. Programiści rozumieją, utrzymujący projekty rozumieją, że to jest sytuacja win-win, tak, że sobie tam jakiś researcher zgłasza błędy, a że oni to naprawiają. Także to nie jest, powiedzmy, jakieś tam wytykanie, a ty jesteś debilem, bo nie umiesz pisać tam, powiedzmy, bezpiecznie w C, a ja ci tak utrę nosa. Nie. Jest, naprawdę większość deweloperów jest z ludźmi na poziomie, jest całkiem kulturalna, nie ma żadnych wyzwisk i tego typu rzeczy, więc to cieszy. To naprawdę cieszy, że to się zmienia i że to idzie w dobrą stronę. Więc to jest bardzo, 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 bardzo budujące. Tak, dla takich rzeczy właśnie fajnie zgłaszać błędy. Jak skutecznie to robić, tak?
wersja, przede wszystkim napisanie, że no tak git clone z wczoraj, no to słabo trochę jest, jeżeli tak klonujemy z repo. Środowisko kompilator, gdyż mam właśnie bardzo ciekawy błąd, który był tylko wyzwalany, jeżeli był projekt skompilowany Clangiem chyba. Natomiast GCC nie. Więc to flagi kompilacji, wiadomo, raporty ASAN, MSAN, złośliwy plik, tak, bo czasami się zapomina, też mi się to zdarza, że wyślę właśnie bug report bez pliku, komenda do odtworzenia błędu, bo nie każdy ma szklaną kulę, kontakt do siebie, wiadomo, wskazówki, porady, patch, to w zależności od tego, jak jesteśmy zaangażowani w projekt. Tak? Dobra, teraz mięso, bo już poprzynudzałem trochę, niektórzy już śpią, więc zaczynamy. Generalnie lubię Radara 2, szanuję deweloperów, bo robią mrówczą robotę i starają się konkurować z IDO, natomiast widziałem, że są dwa chyba toki, czy nawet trzy na temat Radara, jak używać, no to ja pokażę Radara od drugiej strony. Generalnie to akurat jest główny deweloper Radara, który wydał, tak, to jest 2 godziny po zgłoszeniu błędu, 2 dni temu. I no niestety zaczął tweetować i już tutaj w wersji 2.0.1 będą poprawione te błędy, już są w gicie, natomiast no faktycznie już niestety popsułem i release 2.0 jest już, że tak powiem, no stary. Mimo, że jest sprzed 2 dni. 2-3. Jakoś tak, 2-3 dni. Więc zawsze jak widzę, że jest jakiś release Radara, to go biorę na warsztat. Tak? Jaki problem Radara? No przede wszystkim to, że nie używają kanarka na stosie i wykorzystują niebezpieczne funkcje C. To są lata 90, to jest no, przypadek po prostu. W przypadku routerów jest tak samo, w przypadku radara jest tak samo. Tak wiadomo, co każdy security researcher lubi, czyli 4.1.4.1.4.1 w rejestrze. Wreszcie tak, instruction pointer, więc no, elegancko. Tak, ale to są lata 90, tak? To nie powinno się zdarzyć w 2000, ten błąd jest chyba pod koniec 2016 roku znaleziony. To się nie powinno wydarzyć w ogóle, tak? Bo jeżeli ma się duży projekt, który ma wiele parserów, bo akurat tutaj skompilowaną maszynę wirtualną Androida analizowaną, to jednak takich rzeczy nie robimy, tak? I zresztą dla mnie zastanawiające jest to, dlaczego to jest wyłączone, mimo że reszta jest włączona, tak? To jest bardzo dziwne dla mnie, no ale może czegoś nie wiem. Może czegoś nie wiem. Nieważne, no wiadomo. Tak, drugi problem radara, no po prostu najzwyczajniej w świecie mamy jakiś pożyczony kod, no i on sobie leży w repo, tak, no niestety błędy w tym kodzie zostały dawno poprawione, bo ponad 4,5 roku temu, natomiast no niestety, że tak powiem, spowodowało to, że znalazłem tam 5 bugów w samym kodzie Graba, który jest z 2013 roku i on tak sobie leżał, wesoło sobie leżał do czerwca 2017 roku. Później już został poprawiony, natomiast to i tak nie jest tak jakby poprawiony grab, tylko to są fiksy deweloperów radara. W ogóle w jakiejś tam mało używanej części radara, więc tym bardziej to jest dziwne, że ten kod jeszcze tam jest, tak? No właśnie tu jest cały czas jest problem tak zewnętrznego kodu, który jest dostarczany i bezpieczeństwa tych komponentów pojedynczych, tak? Cały czas to wraca, między innymi wróciło to w sprawie Equifaxa, tego wycieku, kiedy tam był jakiś komponent open source'owy, który deserializował XML-e. Tak? Ten problem wraca i to dopóki będą wykorzystywane jakieś zewnętrzne lipki, no to tak dopóty on będzie, no niestety. Niestety. Tak? No ale nie tylko Grab, tak? Mamy też tam Capstone'a, mamy też tam Squash FS Tools, masa różnego obcego kodu, który no, on jest w starych wersjach, tak? Ponad 9,5% plików jest ostatnia modyfikacja w 2015 roku, więc już ponad 2,5 roku, no powiedzmy 2 lata. Tak, 2014 5,6% plików, wszystkich plików w projekcie. Więc czasami są nawet starocie i jest ich dużo z 2011 roku. Więc to jest martwiące, że duży projekt taki jak Radar, podejrzewam, że w innych projektach nie jest wcale lepiej. Że ten kod po prostu leży, tam sobie leżakuje, niestety kod nie jest jak wino, i nie jest lepszy, nie jest starszy, właśnie jest odwrotnie. Często, no, a zwłaszcza, że ten kod też powiedzmy już w 2011 roku wydaje mi się, że pewne techniki bezpiecznego programowania w C czy w CPP, no już no niestety były, tak? Eksploitacja chyba, buffer overflow przez Elephant to 96 rok, więc już trochę czasu minęło. Tak? To jest bardzo ciekawy błąd, gdyż można było wpisać, w ogóle miałem bardzo duży base score CVSS, bo miał 9.8/10, więc to bardzo fajna sprawa. Jakby
silniki JS są bardzo skomplikowanym kawałkiem kodu, gdyż działa tam część, tak jakby pod spodem, fundament jest w ASM-ie, żeby to było szybkie, i nadbudówka jest w C czy w CPP. To już zależy od projektu. Otóż najzwyczajniej w świecie pewien deweloper tak zapomniał rozszerzyć wskaźnik stosu w ASM-owym komponencie WebKita. Tak, i po prostu pobierając argumenty, funkcja była w stanie tak wyjść poza tą zalokowaną część i można było zapisać zdalnie, bo to oczywiście chodzi o eksploitację zdalną, za pomocą JS-a ładowanego do pamięci, 3 kB na stosie ofiary, więc 3 kB to jest dużo, można było sobie wpisać mega dużo rzeczy tam. Natomiast tylko to działo się wtedy, kiedy właśnie WebKit był skompilowany za pomocą Clanga, tylko wtedy, kiedy korzystaliśmy z tego na Linuxie. Niestety nie dało się na przykład eksploitować zdalnie za pomocą iOS-a czy macOS-a, tak? Więc no, fajny błąd zdalny, natomiast no, niestety tak byliśmy ograniczeni za pomocą tych dwóch tak jakby stałych. Więc natomiast POC jest bardzo prosty, tak? 80 tysięcy argumentów. On jest uproszczony, on wyglądał nieco inaczej, bo tutaj można sobie było wpisać dowolne rzeczy. Natomiast nam faktycznie on robiło wrażenie. Tak, tutaj widzimy Red Zone, jak wygląda. Generalnie prosta sprawa. Kompilatory alokują sobie dodatkowe miejsce po to, żeby nie manipulować na darmo wskaźnikiem stosu, i mamy tutaj sobie jakieś różne 128 bajtów, więc tutaj tak jakby no, wychodziliśmy, bo tak sobie pisaliśmy to w dół. Tak, to jest bardzo fajny błąd. Gdyż tak doprowadziłem do kłótni deweloperów dwóch projektów. Image Magica, który może wam jest znany na przykład no, z tego głośnego, tam Image Tragic to się nazywało, nawet się dorobili własnego loga, własnej strony. Było zdalne wykonanie kodu za pomocą obrazka. To jest śmieszny projekt, bo generalnie on jest mega koblasty, jest używany w wielu tak jakby serwisach, na przykład Dropbox z niego korzysta, i inne chmury do trywialnych rzeczy, do generowania miniaturek z obrazku, więc tak jakby no, można było też wylikować pamięć, tak, serwera za pomocą tego, co robił Chris Evans kiedyś w Project Zero. Natomiast o co chodziło? Generalnie błąd znajdował się w sumie po stronie Image Magica, gdyż to oni po swojej stronie to załatali. Natomiast problemem było to, że w TIFF-ie są profile, jest coś takiego jak profile, i generalnie ta funkcja, nieważne co dostała, zawsze zwracała sukces. Czyli to coś podobnego, co w stylu na przykład właśnie tego właśnie szyfrowania Cezara, co Jarek znalazł. Także generalnie, no, co się zadzieje, to coś tam zwracamy sukces, coś tam się zaszyfruje, coś tam wyplujemy. I jedno podstawowe założenie, które jest złe, że zawsze poprawnie jest podany rozmiar bufora przekazywany do funkcji. Niestety, to jest bardzo takie, powiedzmy, założenie, może nie tyle niebezpieczne, co trzeba mieć bardzo duże jaja, żeby tak stwierdzić. Moim zdaniem, że wiemy zawsze, że deweloper korzystając z naszego API poprawnie poda rozmiar bufora, tak? Image Magic zakładał, że taka walidacja następuje po stronie libtiffa, że ten jednak profil, o który requestujemy, tak, nie będzie zwrócony, bo po prostu go nie ma. No niestety tak nie było i deweloperzy się kłóciliśmy się na bugzillach, tak, na bugzilli libtiffa, dlaczego to powinno być w libtiffie, na forum Image Magica, tak, dlaczego to powinno być w Image Magicu. I tak jak się pokłóciliśmy, to po 12 dniach doszli do wniosku, że koniec tej zabawy i poprawiamy to po stronie Image Magic. Tak. Natomiast tak wyglądał raport Asana, widać wyraźnie, że problem jest ewidentnie jakby w libtiffie. Moim zdaniem to też powinno być po stronie libtiffa poprawione, gdyż no, niedopuszczalne dla mnie jest, że nieważne co wrzucimy, to jest sukces. No nie, no tak to nie działa. Natomiast no, tak wygląda stack trace dla akurat tego, co tam się działo w przypadku Image Magica. To jest też ciekawy błąd. To jest błąd właśnie w stylu tego, o czym mówiłem, że część use after free nie jest za ciekawa, gdyż to są błędy związane ze zwalnianiem pamięci, po prostu robimy tego za dużo naraz, tak? Gdzieś słyszałem, tylko nie wiem, czy to powiedział Linus Torvald, czy gdzieś, że tak jakby programista to nie jest osoba, która umie pisać kod, tylko osoba, która potrafi zarządzać tymi abstrakcyjnymi obiektami w pamięci, żeby to robić dobrze, ale to nie wiem, czy to jest Linus Torvald, więc tak, nie znam źródła, gdzieś to jest z internetu, pewnie Abraham Lincoln,
Natomiast to słyszę, że mam je znane, tak? Nigdy nie jest to, co jest napisane w internecie, Abraham Lincoln. Więc tak. Tak jakby problem, bo tutaj można sobie czytać, natomiast co jest ważne, zaraz pokażę to na schemacie, tak? Jest funkcja, która ma 750 linii kodu, więc jest mega koblasta. Generalnie tak, wychodziło się z niej na 9 różnych sposobów, lecz tylko 4 sposoby kończyły się zwolnieniem pamięci. No, coś było nie tak, gdyż ta pamięć się tam gdzieś pływała. Natomiast deweloperzy nie trzymali się jednej prostej zasady. Jak nie alokujesz pamięci, to się jej nie zwalniasz. Niestety tak tutaj nie było. I mamy coś takiego, że w funkcji getBeginImage tam od 1 do 4 następowała alokacja obiektu, później inicjalizowaliśmy ten obiekt i w przypadku błędnej inicjalizacji obiektu następowało zwolnienie też przez funkcję getBeginImage obiektu, no i zwolnienie obiektu, no i mamy wolną pamięć. Niestety, no jeżeli... No albo dalsza praca, tak, jeżeli faktycznie wszystko tam grało. Natomiast use after free był taki, że niepotrzebnie w funkcji, jakby był dwukrotnie zwalniany obiekt, był obiekt zwalniany i tu. Natomiast cały core błędu use after free, że w ten sposób, że tutaj było niepotrzebne wywołanie funkcji zwalniającej obiekt i najzwyczajniej w świecie po prostu, no, przeskakiwaliśmy te legitne kroki, które następowały do zwolnienia obiektu i do wyczyszczenia pamięci. Najzwyczajniej w świecie po prostu, mówiąc kolokwialnie, na chama, tak wymuszaliśmy zwolnienie tego obiektu. To jest dosyć akurat tak. Nic ciekawego tutaj nie było w tym raporcie Asana, natomiast no, faktycznie pokazuje to, że jednak no, nie wolno tak jakby szastać tymi funkcjami, które zwalniają pamięć. No i też warto skracać funkcję, gdyż funkcja, która ma 750 linii kodu, no już jest dosyć duża i moim zdaniem, no powiem tak, to przekracza moją percepcję, tak, i wydaje mi się, że bym się nie pułapał w takiej funkcji. Ale może tak jakiś deweloper kozak faktycznie w stanie to ogarnąć. Tak? Jak z czasem? O, całkiem dobrze z czasem, mam jeszcze 10 minut, więc taki off-top. Całkowicie już odchodzimy od tematu tam fazowania, tego typu rzeczy, ale też fajny bug. Otóż to akurat Adam z Zaufanej jest ekspertem w sprawie tego aktora. Jest taki sobie aktor, on się nazywa Tomas. I w czasie trwania tego projektu Tomas sobie produkuje jakieś różne kampanie. Tak, faktura Playa, Netia, PKO Leasing, Multimedia. Jakieś polisy, paczki w ruchu, kontrole GIODO. Wczoraj był jakiś adwokat, który tam z komornikiem nam majątek chciał zabrać. Czy potwierdzenie przelewu mBank. No generalnie koleś jest mega, mega płodny na scenariusze. Po prostu no masakra. Ma też swój ransomware, który rozsyła. On się nazywa polski ransomware. Też mamy swój ransomware, więc jest dobrze. I otóż tak, ten człowiek rozsyła najczęściej dokumenty Office'a z makrami. To jest prosty sposób, tak. Każdy praktycznie ma Office'a, więc to sobie odpali. I najzwyczajniej w świecie, no tak, pobierze mu się złośliwy kod, odpali i ma zaszyfrowany dysk twardy. No ale tak jakby każdy może sobie podejrzeć to makro. No to akurat tak wyglądał ten dokument, że coś poszło nie tak, włącz makro. Taka prosta socjotechnika generalnie. Nawet widać, że to się poszło pod komunikat z Worda, ale tak późna wersja Microsoft Word, no późna, no to nie po polsku jest, tak? Nowsza wersja, tak? Jakoś lepiej. I każdy tu... Natomiast problem było to, że w momencie włączenia makro wywalał się Word. Otóż makro było zaciemnione i w bibliotece, która właśnie parsuje Visual Basic'a, no jest problem związany z dereferencją tak zerowego pointera. I wszystkie wersje 2010, 13, 16, te co są używane, tak wykładają się, jak odpalają makro w tym dokumencie. No niestety, tak, nie szyfruje nam się, bo nie szyfruje nam się komputer, gdyż najzwyczajniej w świecie, no, Word się wywalił, nie ma co pobrać nam tego załącznika i uruchomić. I tutaj tak widać ten fragment kodu. Dokładnie tutaj rejestr RDI jest pusty. Nie jest to walidowane przed po prostu tą operacją move. No i trudno, no nie wyszło z kampanii, natomiast no dalej produkuje te kampanie i myślę, że jeszcze będzie produkował, chyba że organem ścigania uda się go przeskrzynić, bo już sobie nieźle nazbierał. To tyle z mojej strony, jeżeli są jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Nie, tobie nie odpowiadam. Kamilu, to pytanie musi paść.
skoro znajdujesz błędy i to jest takie fajne, kiedy zaczniesz je eksploitować? Tak jakby, no nie chciałem tutaj pokazać, bo pierwsze, dema nie działają na prezentacjach, to jest raz. A druga sprawa jest taka, że exploity piszę, ale generalnie do szuflady. I to mówiłem rok temu, to powiem teraz, że staram się nawet Słucham? Nie słyszę? Nie. Nie, ani do szuflady Zerodium? Nie, Zerodium, WPN nie, NSA też nie, Mossad też nie, nie wiem. SKW, ABW, AGD też do mnie nie pisało w tej sprawie, ale może kiedyś się odezwał. Natomiast generalnie wydaje mi się, że jeszcze deweloperzy chyba nie dojrzeli do niektórych rzeczy. Kamilu, czy ty dojrzałeś do pisania exploitów? Sam się zastanawiam. Myślę, że koledzy z pracy mi pomogą. Jak? Pewnie. Jakbym miał kolegów w pracy, to by mi pomogli. Więc tak, wydaje mi się, że jeszcze okej, tak, niektórzy udostępniają exploity, to jest fajne, natomiast wydaje mi się, że żeby, no jednak widzieliście sami błędów i to tak małymi zasobami, tak udało się znaleźć 323 błędy, które zostały poprawione, 361, które jakby no wszystkich, więc no generalnie wszystko jest dziurawe, dosyć mocno i wydaje mi się, że tak jakby no już to nie byłby dobry pomysł. Jeszcze mam takiego trochę instynktu samozachowawczego, żeby po prostu tego nie publikować. Ale coś tam sobie piszę do szuflady, powoli się uczę. Czy jakieś jeszcze pytania? Czy myślałeś o dołączeniu do Fuzzing Project przed rozpoczynaniem swojego projektu? To pierwsze pytanie. Generalnie trochę się na nim inspirowałem, to jest raz, natomiast widzę, że Fuzzing Project jest, po pierwsze sprawa jest bardzo nieregularny, tam strzały są takie, że także się przez pół roku nic nie dzieje, nagle się pojawia post na blogu, jest powiedzmy 10 różnych cewałek w jakimś projekcie i znowu cisza. Ja pracowałem tutaj systematycznie, w swoim tempie, też cenię sobie niezależność, więc wydaje mi się, że tak jakby no ograniczenie się jakimś dodatkowym zewnętrznym projektem i tak jakby no może niemożność robienia swoich rzeczy na swój sposób byłaby dla mnie nie do zaakceptowania. Wolę robić po swojemu, sobie dłubać, kiedy nikt nade mną nie stoi i to się całkiem dobrze kręci. Okej, drugie pytanie. Czy ten projekt wykonujesz w obrębie swoich zadań w CERT-cie, czy... Tak, wykonuję w obrębie, to jest nawet mój cel półroczny na to półrocze, tak jakby no, taki framework dotyczący wyszukiwania podatności w oprogramowaniu. Najlepiej, żeby z dużym scope'em. Następne pytanie. Czy macie jakiś zewnętrzny funding w tym temacie? Jak definiujemy? Nie, no, nie zewnętrzny funding, na przykład Fuzzing Project dostał funding z Linux Foundation. Nie mamy. Nie. Okej. I ostatnie pytanie. Znaczy jeszcze ten brak foundingu jest związany z moją wersją do biurokracji. Jak ja bym miał wypełnić jakieś papierki. Naprawdę te VPS-y kosztują 4 zł netto, więc ten ile tam było 9 VPS-ów? 36 zł netto miesięcznie, proszę cię. Nawet nie opłaca mi się do drukarki podchodzić. No tak. I ostatnie pytanie. Czy toolset, który korzystasz do triażowania, udostępniacie gdzieś na swoim, nie wiem, GitHubie certowym? Czy macie to w planach? Triaż głównie polega na, znaczy ten projekt będzie na pewno w jakiś sposób, na razie to rozwijałem osobiście, tak w czasie pracy, poza czasem pracy, natomiast pewnie zostanie włączony i na pewno udostępniony, natomiast musi zostać po pierwsze, jest w trakcie przepisywania, gdyż to jest taka infrastruktura jak w botnecie, że jest CNC, które zbiera i są boty, czyli fazery. W tej chwili udało mi się przepisać po ludzku i dopisać testy do tego komponentu, który siedzi na fazerze. Jeszcze muszę przepisać CNC, żeby to się nadawało. Po pierwsze muszę zintegrować to z zewnętrznymi providerami chmur, czyli w tym wypadku akurat jakaś Aruba, DigitalOcean, Amazon, nie wiem, jakiś tam Hetzner, no co tam jest, jakieś Kimsufi.
bo to ma sens, jeżeli to się robi automatycznie, bo bez sensu jest siedzieć, tak, instalować to od nowa, bo często jest tak, że na przykład tak zbiera się dużo śmieci na tych serwerach, trzeba je po prostu od nowa postawić i żeby to wszystko było automatyczne. Tak, w tej chwili to jest na pół zautomatyzowane, ten jeszcze projekt nie jest na tyle dojrzały, żeby go pokazać publiczności, ale na nim cały czas dłubię, więc kiedyś to na pewno gdzieś wyjdzie, bo nie widzę sensu, żeby to gdzieś miało leżeć, jak komuś może pomóc. Okej, okay, dobra. Oczywiście nie dotyczy to exploitów, tak? No, wiadomo. To ja mam pomysł na biznesplan. Spoko, to przyjdź później. Nie, chodzi o to, że można wykorzystać te, napisać jakiś po prostu exploita po znalezieniu buga i po prostu znaleźć firmę, która wykorzystuje taką bibliotekę, zgłosić się do nich, znalazłem taki bug u was, znaczy przez to, że nie macie spatchowanej biblioteki i po prostu dostajesz nagrodę za to, że znalazłeś tam, czasem jest 1000, czasem 10 tysięcy dolarów, zależy od tego. Znaczy, no okej, okay, to znaczy fajnie jest dostawać, tak? No, natomiast wydaje mi się, że firma jednak ma inne podejście. Wydaje mi się, że jeszcze dojrzałość jest na tyle mała, tak jak z tymi exploitami, że firma może, o kurde, przychodzi, tak, że straszy nas jakimiś exploitami, to tak jak ransomware trochę, tak? Więc to jest risky biznes, nie? I wydaje mi się, że lepiej to robić w modelu, tak jak na przykład. Tylko. No, mam mieszane uczucie we współpracy z różnymi firmami, zwłaszcza to w kontekście tego sprzętu Soho i IoT. To tak jakby, no nie wiem, jakbym musiał bardzo przymierać głodem, żebym się musiał zdecydować na taki model biznesowy. Ja bym raczej widział przyszłość w zintegrowaniu tego z jakąś platformą do testów i jakiś tam continuous integration. To jest takie moim zdaniem bardziej, nazwijmy, może nie etyczne, ale takie bardziej, powiedzmy, no, mniej śmierdzi, o. Pytanie do organizatorów. Czy organizatorzy rozważali zapewnienie jakiegoś niedużego kamienia ofiarnego, żeby można było ofiary krwawe składać bogom demo, żeby się prelegenci nie mogli tłumaczyć, że demo nie działają? Może w przyszłej edycji, na razie nie. A czy jakieś jeszcze pytania? No i przypominam także, jeżeli ktoś jest chętny robić jakieś dziwne rzeczy, na przykład tak jak to, czy tak jak Jarek, czy tak jak Mac, no to zapraszamy, chętnie przyjmiemy tak ludzi, którzy umieją fajnie, nieszablonowo myśleć, robić jakieś dziwne rzeczy, tak najczęściej psuć, gdyż do tego się nasza praca sprowadza, no ale jednak jest z tego dużo fanu i myślę korzyści. A czy naprawiacie, jak psujecie? To zależy. To zależy? Raczej tak, raczej sprzątamy po sobie. Mam takiego jednego kolegę, kto nie sprząta po sobie, no ale już trudno, tak? Zawsze jest. Jego biurko wygląda jak stania Ogiasza, no ale... Pozdrawiam, Bartek. Tak, jeżeli nie ma, to dzięki bardzo, jeszcze będę, to można pogadać sobie ze mną, tak? Wypić piwo i jakoś przedyskutować pomysły na biznes. Dzięki.